Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, któremu w tej chwili oddaję głos. Bardzo proszę, Panie Prezesie. Dzień dobry Państwu. Sejm uchwalił rządowy projekt zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego, który dokonuje rewolucji, jeżeli chodzi o zasady postępowania w sprawach karnych. Ta rewolucja, jeśli wejdzie w życie 1 lipca, jak to zostało zakreślone, będzie miała fatalne konsekwencje dla bezpieczeństwa Polaków, dlatego że spowoduje tak naprawdę wysadzenie w powietrze bardzo licznych postępowań, też tych najbardziej skomplikowanych, związanych z działalnością groźnej przestępczości. I w konsekwencji będzie prowadziła do licznych nieuzasadnionych uniewinnień przestępców, społecznego sprzeciwu wobec takich działań, które będą kłócić się z społecznym rozumieniem poczucia sprawiedliwości. I wiemy o tym doskonale, że ten system, który dzisiaj funkcjonuje, całkowicie jest adekwatny, wystarczający do skutecznej walki z przestępczością pod warunkiem jego dobrego egzekwowania, a te nowe rozwiązania niestety niosą ze sobą bardzo poważne zagrożenie, że przestępców polski wymiar sprawiedliwości nie będzie skutecznie ścigał i karał. Dlatego też chcieliśmy poprzeć jako Klub Solidarnej Polski apel prokuratora generalnego przy okazji Rzecznika Praw Obywatelskich, jak również Rady Prokuratorów o to, aby przedłużyć vacatio legis nowych rozwiązań z zakresu procedury karnej, które wprowadzają tak zwaną zasadę kontradyktoryjności do postępowania karnego, czyli wprowadzają zasadę, że sądy nie mają zadania dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej, prawdy materialnej przed wydaniem wyroku, ale sądy zmieniają się wyłącznie w obserwatora i arbitra, a tak naprawdę toczą ze sobą spór dwie strony. W tym strona oskarżycielska, którą ma wykazać ewentualne dowody winy. Jeśli tego nie zrobi, to zapada wyrok uniewinniający. Z tym przechyłem jednak, że sąd winien podjąć pewną inicjatywę z urzędu wtedy, kiedy ona ma być na korzyść oskarżonego, czyli na korzyść potencjalnego przestępcy. No, ten system jest zgodny z oczekiwaniami częścią lobby adwokackiego. On odpowiada interesom niektórych środowisk prawniczych. On na pewno odpowiada oczekiwaniom środowisk też grup przestępczych, które wiedzą, że w ten sposób całkowicie prokuratura zostanie osłabiona, aby nie powiedzieć wyeliminowana z skutecznego dochodzenia praworządności przed polskimi sądami, bo kompletnie nie jest przygotowana organizacyjnie, aby w takim modelu funkcjonować. To wymaga ogromnych nakładów pracy, ogromnych nakładów szkolenia i zmian organizacyjnych, które nie zostały przeprowadzone w żadnej z tych dziedzin. Jednym słowem, musimy wybrać albo skuteczna walka z przestępczością, albo nowa kodyfikacja postępowania karnego, która, jeszcze raz podkreślam, jest rewolucją, która wysadzi w Polsce ściganie przestępców. Ono pozostawia wiele do życzenia, ono jest dalekie od doskonałości, ono wymaga zmian, ale nie tego rodzaju zmian, które przygotował rząd i zatwierdził Sejm, bo to jest katastrofa dla bezpieczeństwa Polaków, to jest katastrofa dla porządku i praworządności w Polsce. Dlatego też popieramy apel prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich oraz środowisk prokuratorskich, by przedłużyć vacatio legis najlepiej bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, ad calendas graecas, bo to jest zły kodeks, on powinien zostać w ogóle wyrzucony do śmieci. Dziękuję bardzo. Panie Prezesie, Szanowni Państwo, jeszcze temat.